kiedy byłem w brzuchu mojej mamy. Bardzo często odczuwałem wstrząsy, lecz do głowy by mi to nie przyszło, że to pięści i kopniaki ojca. Urodziłem się na Dolnym Śląsku z bardzo mocno obciążoną głową. Oprócz życia otrzymałem w spadku czyjąś duszę poranioną. Wychowawcze, klucz, siekiera, pięść, pistolet, krzep. Uzyskiwał posłuszeństwo wnik. Praszło ojciec dzielny chwat. Nasz w moim domu rządzili pijacy, cicho dajki, sadyści, złodzieje. To mojego dzieciństwa wspomnienie, jednak władzę absolutną miała ta, co imię wódka otrzymała. Wspomagała każdą czynność ojca, płaciliśmy krwią, gdy się wylała. W 2010 roku minęło 11 lat, odkąd przestałem brać i pić. Konsekwencje mojego ćpania
odczuwam do dzisiaj. Oto lista moich zaburzeń. Zapraszam na mojego bloga. Znajdziecie tam moją twórczość, sposoby na utrzymanie abstynencji i wiele innych rzeczy.